Znajdujemy się na farmie Leśmierz. Tak się nazywa to nasze gospodarstwo, które wspólnie z rodziną prowadzimy od 24 lat. Początkowo z żoną, teraz już z synem. I łącznie gdzieś w sumie zajmujemy się powierzchnią 800 hektarów produkcji roślinnej. Do tego jest jeszcze produkcja zwierzęca. Bydło mięsne, rasy limuzeum około 500 sztuk łącznie. Więc to się tak nawzajem uzupełnia. Produkcja polowa to zboża, kukurydza, rzepak i paszowe rośliny dla zwierząt. Oraz burek. I od tego roku burek. I jakie opryskiwacze występują w gospodarstwie? Wcześniej hodowaliśmy Hardiego Commandera 3200 od 2008 roku. W zeszłym roku zakupiłem ten opryskiwacz Navigator 6000 na belce 28-metrowej z możliwością poszerzenia do 30 metrów Delta Force. To jest też interesujące w tej belce, że mamy perspektywę też powiększenia do 30 metrów, prawda? Zgadza się. Do tej pory użytkowaliśmy maszyny technologii 6-metrowej wielokrotności. Musieliśmy z racji szerokości siewnika 4 metrów zredukować do wielokrotności 4 metrów, czyli do 28, co się wiązało z zmianą samych końcówek LANC. Maszyna wyposażona w system Isobus. Dwa zdania, jakby można było prosić o właśnie zagregatowanie tego opryskiwacza z ciągnikiem. Zgadza się, standard Isobus jakby ułatwia nam podpięcie przede wszystkim z nowszymi generacjami ciągników, które współpracują z nawigacjami i nowszymi systemami prowadzenia, co pozwala nam na nie tylko wyłączanie sekcji, ale również sterowanie zmiennymi dawkami, czy to nawozów płynnych, czy środków ochrony roślin, w dodatku cieczy roboczej. Jeżeli chodzi o opryskiwacz, również jest wyposażony w intelitrację. System spełnia swoje oczekiwania, jeżeli chodzi o kopiowanie śladów kół, bo jest to taka specjalność Hardi. Zgadza się. System sam w sobie bardzo dobrze kopiuje. Ograniczamy przy tym ugniecenia na uwrociach. Właściwie jest to wyeliminowane do technicznego minimum. Chciałbym jeszcze zapytać, dlaczego Hardi, jeżeli chodzi o wybór opryskiwacza z Waszej strony? Mieliśmy zaufanie do jakości, tak, ponieważ stosujemy RSM, który jest agresywną cieczą i wiele elementów metalowych potrafi uszkodzić, to po tych 10 latach użytkowania tamtego opryskiwacza nie widzimy jakichś śladów korozji. Nie mieliśmy problemów z pompą, z jakimiś przeponami czy z elementami roboczymi pompy, że one przy tych agresywnych płynach typu RSM, bo nie wspominam już o środkach chemicznych, nic się nie wydarzyło, tak? Ani się nie uszkodziło, ani nie skorodowało, więc sądzę, że tutaj ta jakość wykonania też ma znaczenie. I ile hektarów rocznie jest przeznaczone dla nawigatora? No to jest wielokrotność tych 800 hektarów, tak? W zależności od tego, czy wykonujemy 3, czy 4, czy 5 zabiegów, tak jak w niektórych roślinach. No to jest powiedzmy jakieś tam 3-4 tysiące hektarów. Obydwa opryskiwacze wykonują. Tam też był kupiony dlatego, że syn ma gdzieś grunty położone dalej i jest jesteśmy w stanie przy jego pojemności jednym zalewem pojechać, wykonać zabieg i wrócić, tak? Nie musimy wielokrotnie jeździć, wystarczy jeden przejazd, jeden wyjazd w tamto miejsce i mamy załatwioną sprawę zabiegu. Prawdopodobnie przez opryskiwacz przepływają największe środki, jeśli chodzi o koszty danej plantacji, zarówno finansowe, jeśli chodzi o nawożenie, czy o ochronę, czy wszelkiego rodzaju inne cięcia robocze. W chwili obecną korzystamy z aplikacji SatAgro, która dostarcza nam zdjęcia satelitarne, a właściwie to mapy indeksu odbicia czerwieni od podczerwieni NDVI, na podstawie których w danym okresie wegetacji możemy ustalić, jak wygląda dana plantacja, jakie są potrzeby i możliwości, i możemy ustalić właściwie dawkowanie zmienne do jakiej chcemy jednostki na danym obszarze. Oczywiście to musi mieć swoje techniczne też uzasadnienie, by zgadzało się to z szerokością belki opryskiwacza. Przydatna jest też ilość sekcji w opryskiwaczu, gdzie każda z tych sekcji w odpowiednim momencie może zmiennie dawkować. Tak? Miłosz wprowadza te dane uzyskane z satelit, z precyzyjnego rolnictwa, z tej oceny biomasy w komputerze, ustala potrzeby i ustalamy zasady, o co chcemy walczyć, czy chcemy walczyć o jakość, czy o wielkość plonu, i ta dekretacja to jest jakby nasza ocena tego, natomiast później już przenoszone jest to pendrive'em do traktora i wtedy ten opryskiwacz czy siewka do nawozów wykonuje to, co ma zadane na podstawie naprawdę precyzyjnego określenia potrzeb roślin i możliwości. Właściwie zabiegi, które możemy tam wykonywać na chwilę obecną, to jest nawożenie czy dolistne, czy RSM-em, i kolejnym zabiegiem, który na pewno ma zastosowanie przy zmiennym dawkowaniu, jest zabieg regulacji łanu.